Proces sądowy charakteryzuje się tym, że jest dość długotrwały. On nigdy się nie kończy bardzo szybko. Oczywiście mamy szybkie tryby postępowań sądowych. Mówimy oczywiście o tych postępowaniach o zapłatę, najczęściej pojawiających się w obrocie prawnym. Natomiast jeżeli chodzi o ugodę, na pewno ja bym rekomendował zawrzeć taką ugodę przed właśnie otwarciem tego postępowania sądowego. Proces sądowy niesie za sobą koszty, jest, tak jak wspomniałem, ma jakiś określony czas i no, nastręcza nam troszeczkę jednak więcej tych nieprzyjemności, chociażby takich czysto psychicznych, prawda? No, jeżeli podchodzimy do stołu i zabieramy ugodę między stronami w sposób bezpośredni, poza udziałem sądu, no to na pewno takie możliwości zawarcia ugody na naszych warunkach, albo przynajmniej zbliżonych do naszych, są takie szanse dużo większe.